Dzień dobry przede wszystkim, jeszcze raz. Ja myślę, że jeżeli chodzi o te pierwsze 15 meczy, to oczywiście mogłoby być lepiej, ale i tak nie możemy narzekać. Pamiętajmy też o tym, że jest nowy stadion, gramy na nowym stadionie, nie na swoim, na Górniku Łęczna. Są nowe okoliczności, jest nowy trener, nowa drużyna, nowy punkt widzenia, nowy styl prowadzenia drużyny. I myślę, że jak na to wszystko się tak skupiło w jednym momencie, to uważam, że te wyniki nie są najgorsze, mogą być zdecydowanie gorzej. No też pamiętajmy o tym, że w pewnym momencie dopadły nas dosyć duże kontuzje, jeżeli chodzi o napastników. I tak jak wcześniej już powiedziałeś, w wielu meczach graliśmy naprawdę dobrą piłkę, ale gdzieś brakowało tej kropki nad i. Myślę, że do tej szesnastki gramy niezłą piłkę, ale brakowało tego wykończenia. Myślę, że teraz już po tym, jak zawodnicy wrócą, nasi napastnicy po kontuzjach, czy Bartek Śpiączka, czy Wojo, to będzie zdecydowanie lepiej wyglądało, ale myślę, że styl gry naprawdę jest niezły. Gramy piłkę ciekawą, ofensywną bardzo, dużo bardziej ofensywną niż graliśmy wcześniej. Gdzieś wprowadzamy nowych zawodników do drużyny, młodych do zawodników, jak Alek Komor, tutaj z Lubelszczyzny. I naprawdę myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy ta drużyna będzie osiągała zdecydowanie lepsze rezultaty i na pewno będziemy się niedługo już pieli w tabeli w górnych rejonach. No akurat pamiętamy, graliśmy pierwszy mecz w tej rundzie z Ruchem Chorzów w Chorzowie. Graliśmy świetny mecz, uważam, że druga połowa była w naszym wykonaniu bardzo dobra. Gdzieś zabrakło tego szczęścia w ostatniej minucie, ale znamy też pozycję Ruchu Chorzów w tabeli i naszą. I myślę, że do tego meczu po tych dwóch tygodniach przerwy na reprezentację przystąpimy mocno zmobilizowani. Będziemy się chcieli zrewanżować za tą porażkę w ostatniej minucie w Chorzowie. Na pewno drużyna wyjdzie w 100% zmobilizowana i z przekonaniem takim, że ten mecz na pewno wygramy i my musimy się w końcu dobrze bardzo pokazać tutaj przed własną publicznością. Wojo już z nami powoli trenuje, już trenuje razem z drużyną. Powiem szczerze, że jak na to co widziałem przez ten ostatni tydzień, to wygląda to nie najgorzej. Jeszcze nie wiemy, czy będzie grał w tym meczu. Zobaczymy, jaka będzie decyzja w piątek. Myślę, że jest gotowy, ale ostateczna decyzja dopiero będzie podjęta w piątek.